Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny film poświęcony lotnictwu. I dzisiaj sobie omówimy mity o cenach lotniczych, które ja słyszę bardzo często. I dzisiaj sobie je omówimy właśnie, opowiem Wam takie są twierdzenia. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Pierwszy mit, który słyszę najczęściej, że do Chorwacji są bardzo drogie bilety lotnicze. I muszę mu powiedzieć, że w tym jest i prawda, i fałsz. Prawda jest, jeśli chodzi o bilety dla przykładowo dużej rodziny, czyli 4 bądź 5 osób, bo bilety można znaleźć za około 200 zł. Ja mówię tutaj o takich kierunkach jak Zadar i Pula. I jeżeli sobie pomnożymy to przez ilość osób, czyli przez 4 albo 5, to 200 zł przykładowo, a już jeżeli nawet doliczymy bagaż rejestrowany, za który trzeba dopłacić, to już w ogóle wyjdzie suma z kosmosu, bo te połączenia są tanimi przewoźnikami, czyli głównie to jest Ryanair. Więc tutaj wychodzi, nie wiem, z 1200 zł, 1300 zł, tak mi się wydaje. Mówię tutaj o cenie razem z bagażem rejestrowanym, ale jeżeli na przykład lecimy w dwójkę, na przykład na taki romantyczny wyjazd, no to uważam, że bardziej opłaca się kupić bilety lotnicze, bo tutaj wydamy około 400 zł, a samochodem będziemy się tłuc przede wszystkim przez, nie wiem, przykładowo 20 godzin z samochodem i wyjdzie nam to drożej niż polecimy samolotem za 200 zł w 1,5 godziny. Drugi mit dotyczy lotów do stolic europejskich, czyli m.in. Paryż, Londyn, Oslo czy Sztokholm. Ja jednak skupię się na Paryżu, gdyż jakby przykład Paryża znam najbardziej. I mówi się, że loty są tanie albo wręcz bardzo tanie. I tutaj muszę się po części zgodzić, gdyż owszem, lot mamy tani, na przykład za 100 zł, ale lecimy na lotnisko Paryż-Beauvais, czyli lotnisko oddalone o 100 km i przeznaczone tylko i wyłącznie dla tanich przewoźników, czyli Ryanair, Wizz Air i EasyJet ewentualnie. I co z tego, że dolecimy na to lotnisko Paryż-Beauvais za 100 zł, to musimy dostać się do centrum Paryża, które jest 100 km dalej. I wybieramy opcję busa, który kosztuje 30 euro, przed chwilą patrzyłem, 30 euro w dwie strony od osoby, więc przelicznik wychodzi tutaj około 120 zł, 120-125 zł, czyli dodajemy 100 zł, 125 zł wychodzi 230 zł, czyli już z takiego mega taniego lotu wychodzi nam bilet za ponad 200 zł. A za taką cenę możemy znaleźć loty na główne lotnisko w Paryżu, Charles de Gaulle, na przykład EasyJetem, który właśnie lata na lotnisko de Gaulle, czy jakimiś innymi przewoźnikami, więc radzę sobie na początku przeliczyć wszystkie ceny i podsumować i wtedy zdecydować, czy aby na pewno opłaca się lecieć, to tanie lotnisko za 100 zł i brać tego busa, czy polecieć to lotnisko de Gaulle, główne lotnisko. I trzeci taki mit dotyczy lotów do Stanów Zjednoczonych. I wiele osób twierdzi, że Boże, te loty są takie drogie, że naprawdę muszą oszczędzać 5 lat. Ja rozumiem, że przykładowo cena 1500 zł dla jednego będzie to tanio, dla drugiego średnio, dla trzeciego drogo. Tak więc, ale uważam,
że lot do Stanów Zjednoczonych za 1200-1300 zł to naprawdę nie jest dużo. Bardzo rzadko znajdziecie loty, na przykład właśnie do Stanów Zjednoczonych, za 1500 zł bezpośredni. Praktycznie nigdy nie ma takiej opcji, bo o wiele tańsze są opcje z przesiadkami, czyli przykładowo ja ostatnio patrzyłem z Warszawy do Waszyngtonu, no to miałem z Warszawy do Frankfurtu, z Frankfurtu do Toronto i z Toronto do Waszyngtonu. Inna oferta, ta oferta była za 1200 zł. A niedawno też właśnie patrzyłem z Berlina do Nowego Jorku. To było Nowy Jork Debark, lotnisko. I to było Berlin Kopenhaga, Kopenhaga Newark. I to było za 1300 zł. Tak więc, jak widzicie, tutaj są głównie przesiadki i praktycznie nigdy nie znajdziecie lotu bezpośredniego do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Meksyku, na Karaiby za tak niską cenę. I to były takie trzy główne mity, które ja słyszę najczęściej na temat właśnie cen biletów lotniczych. Mam nadzieję, że taki trochę inny film na moim kanale Wam się spodobał. Możecie mi napisać w komentarzu, czy jesteście zszokowani którymś z mitów, o czymś, co Wam powiedziałem. I jeżeli chcecie zostać tutaj dłużej, no to zachęcam do subskrypcji mojego kanału, dania łapki w górę i wyczekiwania kolejnych filmów. Cześć!